dziękujemy przedszkolaczkom za takie powitanie. Jakby ktoś miał wątpliwości, to powiem i potwierdzę, balonów jest 100 na stulecie naszej niepodległości. Jest nas bardzo dużo, bo w tym roku wyjątkowe święto, dawno już zaplanowane uroczystości związane z rocznicą odzyskania niepodległości, że to my będziemy organizatorami, ale tak się złożyło, że to akurat setna rocznica, taka ważna, taka nietypowa i taka okrągła. Dlatego jestem dumna i wszyscy jesteśmy dumni, cała społeczność naszej szkoły, że możemy tą uroczystość zorganizować i że możemy zaprosić tak szacowne grono gości. Zanim przejdziemy do przedstawienia, chciałam Państwu zdać relację z tych obchodów stulecia niepodległej, bo to nie tylko ta nasza dzisiejsza uroczystość. Podjęliśmy się rzeczy takiej no nietypowej, bo myślę, że przy żadnej szkole chyba jeszcze nic takiego nie powstało, bo zakopaliśmy kapsułę czasu na stulecie niepodległej. Przed szkołą właśnie jest ów głaz, żeby nam nikt tej kapsuły nie odkopał. I na tym głazie znajduje się tabliczka upamiętniająca to wydarzenie. To było 5 listopada. A co to tam w tej kapsule jest i jak ta uroczystość przebiegała, zobaczą Państwo na krótkim filmie. Będziemy obchodzić 50-lecie tej placówki, bo szkoła w Strzelewie istnieje już dużo dłużej, ale ta placówka, tu, ten budynek, który tętni życie od prawie niemal 50 lat i dlatego na tą pamiątkę dokładam się. No to już, komitet organizacyjny wystąp. Można wstąpkę. To musi się razem na tej scenie. Zobaczymy, czy za 50 lat będą znali taki nośnik jak płyta, tak? Tak jest. Może zobaczymy, może już będą mieli jakieś inne. Zdjęcia na płycie. Super! Zamknięta. Zamknięta to? Dobrze. Cały taki elektryczny. Jedną, z życiem, Zuza, ze 3. Nie martwię się.